rozwiązania i wsieją tak, jak zaplanowali, między plony bez względu na to, czy mieli zbiory w plonie głównym, czy nie. Senatorowie z Komisji Rolnictwa zapowiadają ułatwienia w zakładaniu małych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych po to, żeby sami rolnicy mogli w nich ubezpieczać uprawy i zwierzęta gospodarskie. Na razie na polskim rynku działa kilka takich towarzystw, ale ich udział w rolniczych ubezpieczeniach jest niewielki. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń można porównać do grupy producenckiej. Jego członkowie płacą składki, ubezpieczając się wzajemnie. W ten sposób można na przykład minimalizować ryzyko w uprawach lub w hodowlach. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, w przeciwieństwie do firm komercyjnych, nie jest nastawione na zysk, a o jego losach decydują sami członkowie, czyli ubezpieczający się. Jeżeli wynik Związku Wzajemności Członkowskiej, czyli tego TUW-u w TUW-ie, jest wynikiem dodatnim, może to powodować obniżenie na przykład składki w następnym okresie ubezpieczeniowym. Przed wojną towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń były bardzo popularne. Ich udział w ubezpieczeniach sięgał 60%. Dziś zaledwie 2%. A szkoda, twierdzą sami rolnicy, którzy ze współpracy z TUW-ami są zadowoleni. Dobrze oszacowana szkoda jest najlepszą reklamą i wtedy rolnik podejmie tą właściwą decyzję. Być może już niedługo powstanie pierwsze typowo rolnicze Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, które założą zrzeszeni producenci owoców i warzyw. Problem w tym, że ubezpieczenia sadów czy plantacji są zbyt drogie, a i firmy komercyjne niechętnie sprzedają takie polisy. Powstanie owocowo-warzywnego TUW-u mogłoby to zmienić. To jest również jeden ze sposobów organizowania się, i no, on wymaga przełamywania również tych barier świadomościowych. Ale założenie towarzystwa nie jest takie proste, bo na jego powstanie trzeba uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejną barierą są pieniądze. Zgodnie z przepisami mały TUW może zbierać najwyżej 5 milionów złotych składki. Tymczasem koszty obsługi takiego towarzystwa są praktycznie takie same, jak w przypadku dużych firm. To dla wielu rolników bariera nie do pokonania. Tutaj z panem senatorami rozmawialiśmy o tym, że trzeba tę legislację poprawić i dać szansę tworzenia, wspierania rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, gdyż to jest jeden z elementów też ponoszenia wspólnego ryzyka przez samych uczestników tego towarzystwa. Być może zakładanie TUW wesprze sama Bruksela. W PROW-ie na lata 2014-2020 pojawia się możliwość dofinansowania takiej rolniczej inicjatywy. Spada po głowie krów mlecznych. Sytuacja o tyle zaskakuje, że dzieje się to